Kupiliście gospodarstwo i. I cały czas było ogólnie przyjęte, że zwierzęta gospodarskie niszczą ziemię? Co kryje się pod samym określeniem rolnictwo regeneratywne? I, i tam, gdzie, gdzie te zwierzęta są. Tam gleba się buduje, jest super żyzna ziemia. Będziecie się musieli przestawić mhm. na hodowlę robaków. Właściwie odkrył to całe rolnictwo regeneratywne. Wymyślił, jak rozwiązać problem rolnictwa na świecie, nie chcąc. Nikt nie mówi o tym, że da się ją tak naprawdę użyźniać na taką dużą skalę i bez większych problemów, więc my ją użyźniamy. Gdyby wszyscy rolnicy tak uprawiali regeneratywnie gleby, to prawdopodobnie żywności było więcej niż potrzebujemy, którego w normalnym jajku jest chyba 40-60 czy 60 mg, u niego w jajkach było między 1000 a 10 000 mg. Chcemy od nich kupować drogo. U nas zwierzęta nie są w oborach. Hej, gdybyśmy takie rzeczy jedli, to wcale by nie trzeba było nic suplementować. Niesamowite to jest. Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, Słusz, Dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Dzień dobry. Wszystkich Państwa serdecznie witam. Dzisiaj kolejne spotkanie z niezwykłą osobą. Dzisiaj gościem jest e, Zuzanna Szmidel. Postać niezwykła. Opowiemy Wam dzisiaj na temat Zuzy, i jej rodziny, jej zainteresowań i, i jak potoczyła się jej historia i jej rodzina. No i czym się teraz w Polsce zajmują? To będzie niezwykła podróż z Zuzanną. Witam Cię, Żuza. Dzień dobry, cześć i dziękuję za zaproszenie. No, czuję się swobodnie, my sobie tylko porozmawiamy. My tu nie musimy na nikim robić wrażenia, na szczęście, bo u nas jest naturalnie i. Tak. Organicznie. Powiedz, skąd do nas przyjechałaś? Więc mieszkamy pod Zawierciem, a to skąd jestem, to większa historia, bo jestem spod Warszawy, a potem jeszcze 10 lat mieszkaliśmy w, w Anglii i wróciliśmy niedawno właśnie, żeby założyć gospodarstwo i osiedliliśmy się tutaj pod Zawierciem na Jurze. Kiedy wróciliście? No w maju 2021, więc półtora roku temu. Kupiliśmy ziemię i od razu jak kupiliśmy, mm -hmm. to chyba tydzień później już się przenosiliśmy. Więc e, no, I niedawno. Mieszkacie którymś... z mężem i z dziećmi? Tak jest. O, super. Dzieci małe jeszcze? Oj, malutkie, malutkie. Córka ma 4 lata, a syn dwa i pół, prawie trzy, więc jest mała różnica wieku. Już teraz zaczynają być tacy takie ogarniuszki małe, a jeszcze niedawno to były takie dzieciaczki, ciężko było coś robić, ale... A dlaczego zdecydowaliście, żeby wrócić z wysp? No, to jest kontrowersyjny temat trochę, bo wszyscy mówią, że na wyspach takie bogactwo i w ogóle, że kto by wracał, jak tam się tak dobrze żyje. Ale to, o czym się nie mówi, to to, że w Anglii jednak jest bardzo duża przestępczość. I jest duża przestępczość też w stosunku do małych dzieci, niestety. I jak się porówna jakieś liczby kryminalnych wypadków różnych działań w Polsce i w Anglii to tutaj jest dużo, dużo bezpieczniej i właśnie mąż zdecydował, że, znaczy zdecydował, powiedział, że nie chciałby wychowywać dzieci w Anglii I, i w sumie to się dobrze złożyło, bo ja bym mogła ich wychowywać i tu i tam, myślę, że jakoś byśmy się odnaleźli, ale to się dobrze złożyło z tym, że ja zawsze chciałam mieć gospodarstwo i i jakby to połączyliśmy, tak, że dobra, wracamy, ale kupimy sobie ziemię i zaczniemy rozwijać gospodarstwo, a przy okazji też się osiedlimy w Polsce. I, no i myślę, że teraz, jak widzę, jak dzieci się między sobą zachowują w Polsce a w Anglii, to myślę, że to była bardzo dobra decyzja, bo my też mamy małe rodziny. Mało u nas jest dzieci w rodzinach i u mnie i u męża, i, i nie widzieliśmy tego tak, bo nie mieliśmy doświadczenia, widać w Anglii jest bardzo taki zimny wychów, dzieci się bawią tylko między sobą, jest mało relacji, przynajmniej takie, to co my doświadczyliśmy na placu zabaw, każde dziecko się bawi osobno, a tu przyjechaliśmy i od razu te dzieci sobie tam, chodź ja ci pomogę, chodź pobawimy się razem, więc e, drastyczna różnica i myślę, że w takim dobrym momencie wróciliśmy, kiedy to jeszcze nie miało wpływu na dzieci, bo starsza córka miała... Ile wtedy? 2,5 roku. Więc to już był taki moment, kiedy ona już kilka razy się zetknęła z tym, że podchodziła do dzieci z zabawkami, a dzieci mówiły, mmm, ja idę się bawić u siebie. Jakby, ale jeszcze się nie nauczyła tego odrzucenia. Więc, więc myślę, że w takim ostatnim momencie wróciliśmy, żeby, żeby ona już nie miała tego urazu, więc super się złożyło. A poszukiwanie miejsca w Polsce gospodarstwa to był proces, czy łatwo znaleźliście? To był proces, o tyle, że jak już się zdecydowaliśmy, że kupujemy ziemię, to. Zaczęła się pandemia i my byliśmy w Anglii. I ja musiałam wymyślić, ja się głównie zajmowałam szukaniem ziemi, bo ja bardziej wiedziałam, co bym chciała robić, a może bardziej mówił, że on by chciał mieć gospodarstwo, ale nie miał aż takiej wizji, więc ja szukałam ziemi i po prostu nauczyłam się wszystkiego, jak szukać ziemi przez internet, jakieś geolokacyjne mapy, gdzie patrzyłam, jakie jest ukształtowanie terenu, no bo to na zdjęciach tego nie widać. No, i największym wyzwaniem było to, że chcieliśmy kupić nieużytki. A nieużytków nikt nie reklamuje, bo przecież kto to kupi. Więc ostatecznie jakimś fuksem nam się udało znaleźć Aha. tą ziemię, którą mamy i jest super, bo udało nam się znaleźć im w jednym kawałku 6 hektarów nieużytków, długo nieuprawianych. Tu tam po sąsiadach nikt tam żadnej chemii nie używa, więc dokładnie to, czego chcieliśmy. Drodzy Państwo, żebyście tu zostali z nami dłużej i żeby wybrzmiało trochę, czym Zuda się zajmuje. Powiemy tylko, że my tu dzisiaj będziemy opowiadać o takim innym sposobie rolnictwa o farmowaniu czyli odniesiemy się później do książek Joela Salatina. Tak jest. I Zuza jest tą szczęśliwą osobą, która miała przywilej to tłumaczyć. Oni z mężem już mają swoje gospodarstwo, hodują owce. To wszystko będzie bardzo ciekawe, także zostańcie z nami. To jest pierwsza część naszej rozmowy. Dzisiaj jest piątek i będziemy farmować dzisiaj. Powiedz, tak kupiliście jest. gospodarstwo i. Kupiliśmy gospodarstwo i powoli je rozwijamy, ale myślę, że zanim kupiliśmy gospodarstwo, to chciałabym powiedzieć o tym, dlaczego szukaliśmy takiego gospodarstwa, jakie mieliśmy, i w ogóle, co się na to złożyło. A złożyło się na to sporo w sumie przypadków. Ale jak to zawsze bywa, nic się nie dzieje przypadkiem, tak naprawdę. I ładnych parę lat temu słuchałam bardzo dużo podcastów, i ponieważ było ich mało, to słuchałam te wywiady, wykłady TED, TED Talks. I, i się okazało, że zrobili oni cały kanał podcastowy, gdzie wszystkie, wszystkie te wykłady były. Więc po prostu to były setki, jeśli nie tysiące. I ja ich po prostu sobie słuchałam jeden po drugim, one mają po 10 minut i wtedy usłyszałam wykład takiego profesora, który się nazywa Alan Savory i to jest taki starszy pan już, który właściwie odkrył to całe rolnictwo regeneratywne. On jako młody biolog był zatrudniony w Afryce, bo on pochodzi z Afryki. Tam był ogromny problem z pustynnieniem ziemi i on był wychowany w takim Duchu, że on kochał naturę, w związku z tym nienawidził zwierząt gospodarskich, bo cały czas mu mówiono i cały czas było ogólnie przyjęte, że zwierzęta gospodarskie niszczą Ziemię, a natura jest wspaniała. Tak? No i cała ironia doprowadziła do tego, że został zatrudniony jako biolog. I miał opracować metodę, żeby zatrzymać pustynnie gleb w Afryce. I wszystkie naukowe dokumenty, wszystkie badania mówiły wszyscy profesorowie mówili, że zwierzęta niszczą glebę. I że to przez, przez to, że zwierzęta zjadają trawę, i tak dalej, i tak no dalej. Więc wszyscy w to wierzyli, więc on w tą stronę też poszedł. I tereny, które pustynnie, gdzie zachodziło pustynnienie w Afryce, em, Pustyniały coraz bardziej, mimo że tych zwierząt nie było dużo, to były tereny bodajże parków narodowych i on stwierdził, że e, prawdopodobnie jest za dużo zwierząt, więc e, ostatecznie, mimo że to była strasznie trudna decyzja, e, odstrzelali 40 tysięcy słoni. Bo doszli do wniosku, że muszą ograniczyć populację dzikich zwierząt, żeby ratować klimat i żeby te zwierzęta też ratować, no bo jakby to zatrzyma pustynnienie. I najgorsza rzecz, jaką doświadczył, to było to, że po pierwsze zrobił to, co było wbrew jego naturze, bo on jakby cały czas chciał ją chronić, ale to pustynnienie zaczęło przyspieszać. I po prostu to było dla niego tak traumatyczne, że takie poświęcenie i to nie zadziałało, że całe życie poświęcił, żeby znaleźć sposób na to. I podróżował po całym świecie i to, co zauważył, to że wszędzie, gdzie usuwano zwierzęta, żeby zatrzymać pustynnienie, ono zaczęło przyspieszać i nikt tego nie mógł wytłumaczyć. I on poszedł w drugą stronę, czyli zaczął wprowadzać zwierzęta. I okazało się, że w momencie, kiedy i w naturze to tak samo jest, że są gigantyczne stada przeżuwaczy, które cały czas wędrują, ponieważ zjadają to, co mają pod nogami, więc muszą cały czas wędrować i tam, gdzie te zwierzęta są, tam gleba się buduje, jest super żyzna ziemia i wcale nie ma tego pustynnienia, prawda? I to, co zaczął robić, to ono opracował takie metody wypasu, gdzie trzymamy stado w dużej grupie i je przesuwamy bardzo, bardzo często, codziennie, dwa razy dziennie i one idą na świeże pastwisko i e, okazało się, że po pierwsze e, gleby uprawne zaczęli tak prowadzić, od razu wzrosły plony, e, tereny, które zaczęli tak wypasać po kilku latach po prostu się zamieniły w e, piękne e, trawiasty, jakieś tam tereny, wcale już nie pustynie i, i całe życie walczył o to, żeby, żeby to przekazać i nikt go nie słuchał. I dopiero ten wykład TED, który on już w wieku prawie 80 lat e, powiedział, 10 minut, ale powiedział to w taki sposób, że to trafiło do ogromnej rzeszy ludzi i to się wszystko rozwinęło. W ogóle niesamowita historia. Tak, tak. I teraz się dzieje. Tak. Bo to jest zupełnie inny system, którego nie znaliśmy, którego tu nie stosowaliśmy u nas w kraju. I to jest regeneratywnie pl. Tak, to regeneratywnie.pl to jest moja strona, i tam jest krótko opisane to, co my robimy w gospodarstwie, i też są, można znaleźć tam nasze książki, ponieważ jak się zaczęłam uczyć o tym rolnictwie, to się okazało, że w Polsce tego w ogóle nie ma. Trzy lata temu jeszcze prawie nikt o tym nie słyszał, a jednak taka garstka Polaków, którzy coś o tym słyszeli, mi bardzo pomogło w tym poznanie. Tomka jest taki kanał lubuskiem Gusowo, i on jako pierwszy w Polsce zaczął mówić o rolnictwie regeneratywnym. Regeneratywnym na taką dużą skalę, i właśnie i wokół niego taka grupa oglądających, słuchających mówiła: Ja też chcę się tego nauczyć, ale skąd? I, I właśnie, tak któregoś dnia, jak miałam urodziny i miałam pierwszą córkę małą, i ona w ogóle nie chciała spać, więc w ogóle byłam bardzo zmęczona i miałam urodziny i tak no to po prostu ja wydam tą książkę, czemu nie? Bo mi się wydawało, że Aha. nie wiem, że jakoś sobie z tym dam radę. Może to był po prostu przemęczenie i brak trzeźwego myślenia. Ale ponieważ nie wiedziałam, jakie to trudne, to po prostu stwierdziłam, że dobra, no to zróbmy to. No, no i od tego się zaczęło. I dopiero później się przenieśliśmy. Już jakby już te książki zaczęłam tłumaczyć, dopiero potem znaleźliśmy ziemię, przenieśliśmy się i to wszystko. Ale to było jeszcze podczas pobytu na wyspach? Tak. tak. Aha. No to ciekawy impuls. <głos> <głos> tak, no i właśnie to Tomka jak zobaczyłam, to mi się przypomniał ten wykład pierwszy o tym Alanie Savory i wtedy się wszystkiego zaczęłam uczyć i wtedy nam się już ukształtowało ile mniej więcej ziemi chcemy kupić, bo na początku mówię, a hektar sobie kupimy, potem mówię, a trzy, a potem, a może tam między pięć a siedem i w końcu kupiliśmy sześć <noise> hektarów i to jest chyba taka no, fajna ilość ziemi, już coś z tym można zrobić, nie, ale jeszcze nie przytłacza, bo... I ta ziemia jest blisko domu? Przy domu? Tak, tak. Udało mhm. nam się, to, to. na tym nam najbardziej zależało, żeby był dom i żeby ziemia przylegała do domu, żeby też móc y, wprowadzać dzieci do tego, żeby nie było tak, że jedziemy do pracy, a dzieci nie mają kontaktu z tymi zwierzakami. Jednak rolnictwo regeneratywne, w sumie o tym nie powiedziałam, właśnie polega na tym, że jakby to jest to, co jak to powinno wyglądać, to co mamy w wyobraźni. Nie to tak jak jest teraz, że wszystkie zwierzęta są zamknięte i to jest hala i jeździmy tymi traktorami i ciągnikami i tu wwozimy paszę, tu wywozimy obornik, tylko po prostu praca w naturze. No właśnie, opowiedz nam co kryje się pod samym określeniem rolnictwo regeneratywne. Właśnie rolnictwo regeneratywne, w Polsce właściwie nikt nie określił tak definicji, ale chodzi o to, że regenerujemy ziemię. Cały czas, właściwie całe moje życie, pamiętam, że było mi mówione, że ziemi się jakby ziemia się buduje bardzo długo, że ziemię, to się budowały, że te gleby to się budowały miliony lat i my tego teraz my to zużywamy, ale nie możemy tego naprodukować. Okazało się, że rolnictwo regeneratywne, właśnie to prowadzenie zwierząt w tych stadach sprawia, że nie dość, że my tą ziemię użyźniamy, a cały czas tylko mówimy, żeby przestać ją wyjaławiać. A nikt nie mówi o tym, że da się ją tak naprawdę użyźniać na taką dużą skalę i bez większych problemów, więc my ją użyźniamy. I tak gleba się nabudowuje, dlatego stąd ta nazwa regeneratywnie, bo my ją regenerujemy. I właściwie bez zwierząt nie da się tego zrobić. Oczywiście możemy sobie przekompostować jakieś tam rośliny i potem nawieść tą naszą ziemię, ale to jest bardzo pracochłonne, czasochłonne i tak naprawdę mało efektywne, bo jakby jak duży teren musimy w taki sposób potraktować, I, i też nie jest to wciąż tak efektywne jak praca zwierząt. Więc to rolnictwo regeneratywne to jest właśnie e, prowadzenie e, produkcji żywności w taki sposób, żeby e, nie dość, że produkować żywność, to jeszcze regenerować gleby, na których pracujemy. Jako dygresję powiem, a ty się nie boisz, że wypadniecie niedługo z rynku, albo będziecie się musieli przestawić na hodowlę <laughs> robaków? Mam nadzieję, że nie. To znaczy, myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Oczywiście mówi się dużo o tym, że produkujemy za dużo, za mało żywności i cały czas jest ta presja na rolników, że trzeba produkować więcej żywności. Tylko u Ciebie na kanale też się cały czas o tym mówi, że to, co jest oferowane w marketach, jest bardzo słabej jakości. I myślę, że to, co. Efekty tego możemy najbardziej zauważyć w Stanach Zjednoczonych. Tam rolnictwo jest dużo bardziej uprzemysłowione i ta jakość jest jeszcze gorsza niż u nas i mamy. Um, Mamy epidemię otyłości ogromnej. Jakby to, co jest w Europie, to jest nic w porównaniu ze Stanami. I nie wynika to z tego, że oni tak bardzo lubią jeść, ale wynika to z tego, że ta żywność jest tak jałowa, że organizm cały czas mówi: Nie, ty jesz, ale ty jesteś cały czas głodny, bo ja potrzebuję takiej witaminy, takiego minerału, musisz zjeść więcej. Więc oni, mimo że się przejadają, to tak naprawdę organizm jest głodny, bo on cały czas nie dostaje hmm. tego, co powinien dostać. Więc robaki. Myślę, że no, jakby wiedza o rolnictwie regeneratywnym jest na tyle nieduża, że to się wydaje być rozwiązaniem, jakby. bo to bardziej politycy o tym decydują, że to jest tak, że no, czymś musimy tych ludzi karmić o jejku, nie mamy co jeść. Prawda jest taka, że um, gdybyśmy mieli żywność dobrej jakości, po pierwsze, już teraz wcale nie produkujemy za mało, bo ogromne ilości ży żywności się wyrzuca. No. E, myślę, że to jest bardziej kwestia kształcenia ludzi, że jak jak jeść, jak gotować, jak to jedzenie kupować, żeby go nie marnować. A i już samo to da nam na tyle oszczędność, żeby kupić żywność, która jest trochę droższa, jest lepszej jakości. I prawda jest taka, że w idealnym świecie, gdyby wszyscy rolnicy tak uprawiali regeneratywnie gleby, to prawdopodobnie żywności by było więcej niż potrzebujemy. No ale to jest jeszcze długa droga, jakby to myślę, że to trochę takie mrzonki, że wszyscy tak będą robić. No ale na pewno trzeba iść w tą stronę. No tak, my akurat ja robakom zdecydowanie nie. Tak, no ja też nie, no ale jakby rozumiem. Zdecydowanie nie to i, i oby to nigdy nie poszło w tym kierunku. A żywności moim zdaniem nie brakuje. To jest to, co wspomniałaś, że po prostu zbyt dużo jej marnujemy jako społeczność, jako społeczeństwo. I ja, związany z produkcją spożywczą, wiem, ile się marnuje żywności i to jest katastrofa. Nie? Także nie brakuje nam i nie, ta presja na rolników, że więcej, więcej jest niepotrzebna. Po prostu nasze nauczenie się gospodarowania tym, co mamy, czyli wykorzystywanie tych zasobów, które już są. Także powrót do, do regeneracji ziemi i umiejętność tego to jest fajna wiedza. My tego musimy się uczyć, bo, bo nie mając zwierząt, jak mówiłaś, możemy kompostować. Często to robimy w naszych ogrodach, że, że mamy dużo do przekompostowania. Ja mam 16 kompostowników pełnych, no ale to zabiera trochę czasu. No, zwierzęta to znakomicie uproszczą, bo, bo musimy kupować obornik od zwierzęcy, czy to od koni, od owiec, od. A Wy to macie wszystko. Tak, a to też u siebie. Tak, mamy u siebie i to też y, oczywiście te zwierzęta trzymane w zamknięciu, ten obornik jest, ale to też nie jest ta sama jakość y, y, nawożenia, co kiedy zwierzęta, które chodzą. Y, w ogóle, y, przepraszam, jeszcze trochę zmienię temat, bo w sumie nie powiedziałam tego, że. Y, w rolnictwie regeneratywnym nie tylko plusem jest to, że my regenerujemy ziemię, ale już wszystkie badania naukowe dowodzą, że żywność, którą produkujemy, czy to jest, są produkty od zwierzęce, czy rośliny, jest dużo bardziej wartościowa. I takim sztandarowym przykładem jest są jajka, które właśnie Joel Salatin badał swoje nioski, jajka od swoich niosek, na zawartość składników odżywczych, i porównywał je z marketowymi, więc podejrzewam, że porównywał je z e, jajkami z chowu klatkowego, więc wiadomo, że te z chowu wolnobiegowego będą minimalnie lepsze, ale wcale nie dużo lepsze. U niego e, nioski są też przenoszone co kilka dni na nową trawę, na nowe pastwiska. E, I co się okazało, to nie dość, że zawartość e, m, kwasów tłuszczowych omega 6 jest tam chyba 60% wyższa. Omega-3 30% niższa. Cholesterolu jest mniej. Ale, ale rzeczy takie jak witaminy, witamina A bardzo dużo więcej. Kilkukrotnie więcej. Witamina D kilkukrotnie więcej. A najciekawsze to jest to, że kwas foliowy, którego w normalnym jajku jest chyba 40 czy 60 mg, u niego w jajkach było między 1000 a 10 000 mg. W ogóle il, nawet nie wiem ilu set razy więcej to jest, ale jakby to tak trochę pokazuje, że kiedyś ludzie, kobiety w ciąży nie brały kwasu foliowego i te dzieci się rozwijały dobrze, a teraz jest tak, że każda kobieta w ciąży musi brać suplementy, prawda? A jak sobie porównamy taki skład takiego jajka od kury, która je prawdziwe rzeczy i chodzi po prawdziwym słońcu, to nagle się okazuje, że hej, gdybyśmy takie rzeczy jedli, to wcale by nie trzeba było nic suplementować. Niesamowite to jest. No jest to... Mi, ja przeglądałem książkę, przeglądałem filmy. Wydaje się to trudne może na początku z tym, czy, czy żeby te zwierzęta były mobilne i można je było e, no, przesuwać <grych> na, na pastwiskach. No ale ci, co to robią, jakoś sobie z tym poradzili, więc da się. Tak, da się. Właśnie to. Y Trochę chyba rodzina Joela Salatina y, y, przyczyniła się do tego, bo kiedyś y, był ogromny problem z przesuwaniem zwierząt, bo zwierzęta wymagają ogrodzeń, a, a ogrodzenia są drogie i trzeba je stawiać i wkopywać w ziemię. A teraz od kilkudziesięciu lat mamy luksus, że po, powstały ogrodzenia elektryczne, które teraz już są tak mobilne, że mamy leciutkie linki. Y, Plastikowe z wplecionym drucikiem. Mamy lekkie elektryzatory z panelem słonecznym, którym możemy przenieść wszędzie. I nagle się okazuje, że my jesteśmy w stanie przenieść zwierzęta stado kilkaset krów w przeciągu 10 minut z jednego pastwiska na drugie. Zwierzęta się uczą tego, że jak przejdą gdzieś to. Tam jest świeża trawa, więc one bardzo szybko się uczą, że po prostu one czekają sobie, aż pan rolnik przyjdzie, otworzy bramkę, wszystkie pięknie przechodzą od razu. To nie jest tak jak czasem... Y się widzi w jakichś tam przemysłowych hodowlach, gdzie te zwierzęta muszą być zaganiane, straszone, przepędzane na siłę, bo one nie chcą gdzieś iść. No tutaj to one się aż same proszą, żeby już przejść na tą świeżą trawę. I po prostu to jest, dla mnie to jest najlepsza część dnia, kiedy przeprowadza się zwierzęta na nowe pastwisko i one tą soczystą, zieloną trawę ja się wcinają. cieszą, podskakują. Tak, tak, tak. Wspaniale. No tak, to jest. No tak, to one, dobrostan ich jest na pewno inny. Ogromny, tak. Mhm. Tak, więc y, myślę, że czasem w internecie, jak ktoś y, walczy z produkcją zwierzęcą, co jest oczywiście, ja się zgadzam, bo przemysłowa. Hodowla zwierząt jest bardzo krzywdząca dla zwierząt, ale czasem ktoś przychodzi i mówi: "O ty mówisz, że masz takie szczęśliwe owce. A co, powiedziały ci?" Ale każdy kto ma jakieś zwierzę, ty też masz kury i dobrze wiesz, kiedy one są najszczęśliwsze, jak dostaną coś tam zielonego i się wrzuci do kurnika czy coś to no to o, widać po nich, prawda? To jakby to ciężko temu zaprzeczyć, <gryhaulę> że widać no, tak. kiedy one są szczęśliwe. Te kury jeszcze pamiętajmy, że, że nie wszedł ten przepis, że musimy zgłaszać te pojedyncze kury mm. póki co. Także ów. No, tak. Uf. uf. <laughs> no ale wy macie sporo owiec. Opowiedz skąd pomysł na owce właśnie. Tak, więc przeżuwacze w ogóle są najlepsze w regeneracji Ziemi. Ale mamy jakby trzy grupy przeżuwaczy, które możemy wykorzystać w naszych działaniach. My kupiliśmy nieużytki, więc tam były sosny takie. 50-letnie samosiejki, to już drzewa wielkie, było pełno na nawłoci, mało trawy, dużo krzaków. No to bardzo taka już zaniedbana ta ziemia wiele, wiele lat. No i mamy możliwość albo kupienia kokus, albo owiec, albo krów. I owce były trochę drogą eliminacji, bo krowy by sobie nie dały rady na takim pastwisku. One wymagają jednak bardzo dobrej jakości paszy, dużej zawartości traw. W pastwisku i oczywiście też są bardzo zdrowe, jeżeli mają dostęp, nie tylko do takiej czystej trawy, jak to się teraz zaora i wysieje, jakąś tam mieszankę traw, to wcale nie jest optymalne. One też potrzebują różnych ziół, ale jednak tej trawy potrzebują dużo. One by sobie nie dały rady, więc zostały nam kozy i owce. I kozy się wydają takim bardziej naturalnym wyborem, bo są kozy mleczne, dają dużo mleka, ale niestety kozy są bardzo sprytne. Co jest problemem, bo kozy bardzo kombinują i bardzo ciężko jest ogrodzić kozy. I oczywiście możemy postawić wokół całego pastwiska bardzo wysokie ogrodzenie, elektryczne ogrodzenie. One to będą respektować albo nie, bo to zależy, ale już nie jesteśmy w stanie ich tak kwaterować, bo moje owce są stadne bardzo i one są takie, że dopóki jest mi dobrze, to ja nie będę kombinować. I moje owce chodzą. Większość lata w dwóch linkach elektrycznych, czyli one są na wysokości tam 20 cm nad ziemią, a druga na wysokości kolana. to szybciutko wystarczy rozłożyć te linki, to trwa kilka minut i one na tym terenie zostaną, dopóki mają trawę. Nie przeskoczą. A do musiałabym prawdopodobnie tych linek tam robić do nieba i one i tak by kombinowały. A żeby tą ziemię skutecznie regenerować, to my musimy zwierzęta kwaterować, bo ta trawa, którą one zjedzą, one muszą potem z niej zejść i ona musi spokojnie sobie odrosnąć. E, I ona sobie spokojnie nie odrośnie, jak przychodzi koza albo inne zwierzę i mówi, o to już jest taka świeżutka, świeży listek, to ja go sobie zjem. To się roślina po prostu w końcu obumrze. No, więc to przesuwanie właśnie zapobiega temu, że, że, żeby zwierzęta wyniszczały rośliny i daje im czas na odrost. I dopiero jak te, zwierzęta, te y, trawy są bujnie odrośnięte, to już puszczamy zwierzęta. I stąd ta regeneracja. Dokładnie tak. Ja miałem kozy dojne, dziewięć. Ne, no, dziewięć. I miałem trzy linki. Miałem ogrodzony mhm. taki niecały hektar lasku, takiego brzozowego. Mhm. Tam było też pełno nowuci i różnych traw i ziół. Szczęśliwe. I one tam były szczęśliwe. I sporadycznie mi się zdarzyło, żeby któraś poza linki przeskoczyła. To dobrze. Ja myślę, że no. to znaczy, że miały dobrą paszę, bo kozy tak naprawdę powinny jeść. Tylko to, co mają od głowy w górę. One nie powinny w ogóle jeść przy ziemi, one są bardzo wrażliwe na pasożyty. Myślę, że w dużym stopniu kozy uciekają z ogrodzeń właśnie dlatego, że mają pastwisko, a kozy bardzo chorują, jak jedzą tylko trawę. Aha. Więc możliwe, że taki krzaczasto-drzewny um, habitat był dla nich e, tak naprawdę idealny. Pięknie Więc było to No ale wracając do Twoich owiec, i pomyśleliśmy, że kupimy owce. Tak, zaczęliśmy od pięciu owiec, bo nigdy nie mieliśmy owiec, więc mówię, nie będziemy kupować zbyt, zbyt dużo, żeby się nauczyć, żeby nas to nie przytłoczyło, no i żebyśmy im krzywdy nie zrobili. No bo wiadomo, łatwiej jest przyjrzeć się, nauczyć na pięciu, niż na większej ilości. I te pięć owiec mieliśmy przez pierwsze pół roku, bodajże, to prawie rok, i ja miałam plan na kolejny rok, żeby. A, no i te pięć owiec to tak nam um, ucywilizowało tak z pół hektara tego terenu, no bo to jednak kilka sztuk i miałam plan na przyszły rok, żeby kupić jeszcze 10 matek i takie 15 sztuk i powoli już do stado budować, tam dziewczyny zostawiać, chłopaki mamy owce mięsne, pierwotne, czyli mało mięsne, ale jednak mięsne, więc baranki są z przeznaczeniem na mięso, a dziewczyny by zostawały i do stado by się rozrastało, ale Trafiliśmy w zimę na okazję. Pani sprzedawała całe stado, jakiś był problem z ziemią, i ona miała, że albo je sprzeda, albo wszystkie pójdą na ubój. A to były owce trzymane dokładnie tak jak chce, czyli cały rok na pastwisku. Nie, jak to się. Mówi po polsku, że nie były tak niańczone, że, że one były właśnie cały rok na pastwisku. Miały jakieś tam otwartą stodołę, żadnego tam ciepełka, ścielenia, tylko siano, pastwisko i żadnych pasz treściwych właściwie. Dokładnie to, czego ja szukałam, bo my chcemy mieć owce, które są samowystarczalne i bardzo samodzielne. Więc i, i tych owiec było 35 matek i połowa już miała jagnięta, więc bardzo dużo. ale I mieliśmy je kupić dla znajomych. Ale znajomi nie mogli ich wziąć, więc mówię, to my musimy je wziąć, bo to aż szkoda. No i niechcący zostaliśmy z stadem prawie stu owiec, bo te 35 matek, 25 jak to już było, potem jeszcze drugie tyle się urodziło, plus te nasze, no to już prawie setka. Szaleństwo. Tak. Ale okazało się bardzo szybko, że zajmowanie się setką owiec jest niewiele bardziej pracochłonne niż zajmowanie się pięcioma, bo i tak musimy tą kwaterę postawić w takim chowie jak my mamy. Gdyby one były w oborze, to oczywiście pewnie co innego, ale u nas zwierzęta nie są w oborach. I musimy rozstawić i tak tą kwaterę, i tak przenieść im tą wodę, i tak przenieść jakieś tam lizawki na świeży teren. To tylko tyle, że w zimę musimy im więcej siana dostarczyć. Ale tak poza tym to właściwie różnica jest niewielka, co pokazuje, że jakby można na taką fajną skalę działać, i to wcale nie jest jakiś bardziej obciążające. To nie jest tak, że gdyby ktoś wpadł na podobny pomysł, to tego zniechęcisz i powiesz, że, że to nie, to jest za trudne. Nie, myślę, że, myślę, że polecabym na początek mieć nie więcej niż 20 owiec. Myślę, że tak między 10 a 20 to jest takie nieprzytłaczające, ale myślę, że w drugim roku też masz szansę. No dobrze, to doradźmy. Ktoś teraz wpada na pomysł, ja też tak chcę. No i teraz, no właśnie, też tak chcę, mhm. bo myślę, że młodzi ludzie mają teraz dużo fajnych, szalonych pomysłów. Tak. Tak. No i od czego powinien taki ktoś zacząć? Okej, okay, więc tak. To niestety trochę przejdziemy w reklamę. Bo dlatego Dobrze. właśnie wydałam książkę Joel Salatina. O, tutaj mam pierwszą. You can farm. O, tutaj pokażę. I tą książkę wydałam właśnie dlatego, że my zaczynaliśmy. Joel Salatin to jest taki niesamowity człowiek, który wymyślił, jak rozwiązać problem rolnictwa na świecie. Niechcący, nie wiem, może specjalnie. Ale problem mamy taki, że zwierząt i upraw mamy tyle samo. Co, co parę lat temu, ale ilość rolników spada. Co znaczy, że się wszystko agreguje. Coraz większe konglomeraty się zajmują produkcją zwierzęcą, produkcją roślinną. Co jest złe, bo po pierwsze, jeżeli wejdzie jakaś choroba do jakiejś hali przemysłowej, to wszystkie zwierzęta muszą iść do uboju, a po drugie, my też jesteśmy mniej niezależni, bo jesteśmy zależni od tych dużych firm, które nam to jedzenie dadzą albo nie dadzą. I problem jest taki, że jest bardzo duży próg wejścia. W sensie Zawsze mówi się młodym rolnikom, że chcesz zacząć, no to musisz wybudować halę, musisz wybudować stodołę, musisz kupić traktor za pół miliona i, e, i kto, kogo na to stać, prawda? No tak. e, a właśnie Joel Salatin jest, wymyślił takie ogniwo pośrednie, gdzie młody człowiek, który chce założyć gospodarstwo, może to zrobić małym kosztem i co najśmieszniejsze to jest właśnie robione takimi sposobami, które produkuje. Zdrowszą żywność regeneruje ziemię, więc właściwie Totalnie optymalny sposób. I w tej książce on bardzo dużo pisze o tym, jak zacząć. Więc ja nie będę się może zagłębiać w takie rzeczy, jaką ziemię, jak znaleźć, bo to są takie techniczne rzeczy. Ale właśnie myślę, że bardzo fajne jest to, żeby zacząć z gospodarstwem mobilnym. Właśnie Jerry Salatin wprowadził takie pojęcie gospodarstwa mobilnego, które jest niezależne od nic, od wszystkiego. Bo Możemy wybudować kurniki, które są na kółkach, możemy wybudować klatki dla broilerów, jeżeli chcemy hodować kurczaki, które są też przenośne. I możemy trzymać zwierzęta, takie jak owce, krowy, czy kozy, które nie wymagają y, obór. Tak naprawdę one tylko chcą mieć dach, który je ochroni przed cień, y, y, którym da cień i ochroni przed dużym deszczem. I, I tak naprawdę nic więcej im nie potrzeba. I w naturze przeżuwacze też nic więcej nie mają i sobie świetnie radzą. I y, y, to sprawia, że. Y, Jesteśmy niezależni po pierwsze od lokalizacji, bo nie musimy kupować tej ziemi. Na początek, jeżeli nigdy nie mieliśmy gospodarstwa, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, z czym to się wiąże, i może być tak, że zaczniemy i się okaże, że to nie jest to, co my chcemy robić. I takie gospodarstwo mobilne sprawia, że po pierwsze możemy wydzierżawić trochę ziemi, po drugie nie mamy kosztów, bo zrobienie takich mobilnych struktur jest. Dużo, tań, bardzo dużo tańsze, bardzo dużo niż postawienie takiej hali. Nie, nie musimy się z tym kredytować. Jeżeli ktoś nam, ktoś nam wypowie dzierżawę, to po prostu zbieramy te swoje śmieci i przenosimy na inną ziemię i to wszystko może funkcjonować dalej. I jesteśmy niezależni też od, od rynku, czyli jeżeli paszy, ceny paszy rosną i nioski się stają nieopłacalne, no to możemy bardzo szybko przestać je hodować i zająć się czymś innym, na przykład owcami, które nie wymagają pasz treściwych. I jakby, no jesteśmy bardzo elastyczni i to pozwala zacząć z niewielkim, z niewielkim obciążeniem finansowym od małej skali, łatwo się to skaluje w większą, większą ilość. Jeśli któraś działalność dobrze nam idzie, spokojnie możemy postawić drugi kurnik, trzeci kurnik, nie jest to żaden problem, więc to jest zdecydowanie droga, którą polecam. No i to jest, dzięki tobie, łatwiejsze teraz po przetłumaczeniu książki Joela. Książka Joela Salatina jest doskonała. Ja ją przeglądałem. Dla mnie ciekawa, bo tam nawet był opiekarni przy, przy gospodarskiej rozdział. Ty, skąd w ogóle pomysł szalony na przetłumaczenie tej książki i jak udało ci się dotrzeć do Joela um, Więc tak, dotrzeć się udało jakoś zaskakująco łatwo, bo po prostu napisałam do yy, nam takiego ogół, ogólnego maila gospodarstwa Polyface Farm yy, i to był taki mail, taki email, nawet nie to, że e-mail, tylko formularz kontaktowy. To jeszcze do niedawna formularze kontaktowe działały tak, że one były, ale nigdy nie było na nie odpowiedzi, więc ja tam napisałam i tak w sumie nie bardzo wierzyłam, że cokolwiek z tego wyjdzie, no i od, odpisano mi. Patrzę, a to odpisał sam Joel. Więc w ogóle to było Aha. bardzo niesamowite, bo to jest jak się wydaje, że to są takie sławy, z którymi nie ma kontaktu, a tutaj się okazało, że kontakt był bardzo prosty i czel jest taki bardzo prostolinijny. On nie lubi komplikować spraw, więc bardzo szybko mi podał, jakie on ma swoje wymagania, jakie ma oczekiwania i, i, i się udało nam się dogadać bez, bez większego problemu. Ile czasu zajęło ci tłumaczenie? Tłumaczenie pierwszej książki zajęło mi rok. Myślałam, że to długo, a okazało się, że to jest krótko. I chyba tylko dlatego, że nie wiedziałam, ile to zajmuje, bo drugą książkę już tłumaczyliśmy półtora roku, więc mimo, że krótsza. Więc bardzo szybko, no ale to jest taki czas, niestety, który wydaje mi się, że trzeba poświęcić. Ja chciałam, żeby ta książka była przetłumaczona. Profesjonalnie, bo wiem, że są ludzie, którzy tłumaczą bardzo tak budżetowo, bo wierzą, że jakiś dany temat jest ważny, nie mają na to pieniędzy i to jest tak, że ciocia tłumaczy, wujek redaguje, znajomy gdzieś tam coś tam sprawdza błędy, ale niestety często jest tak, że to jest bardzo ciężki temat. Joel Salatin mówi o bardzo wielu różnych tematach. Połowy to ja w ogóle musiałam, nie znałam anglojęzycznych terminów, bo on mówi i o finansach, i o marketingu, i o rolnictwie, i o rolnictwie przemysłowym, więc jakby tych, tych, tych tematów jest wiele i gdyby to było przetłumaczone nieprofesjonalnie, to myślę, że bardzo wiele ważnych informacji by uciekło, bo by były źle przetłumaczone i niezrozumiale, więc mieliśmy tłumacza i redaktora i korektora i potem trzeba to złożyć i wydrukować, więc to... to bardzo długi. Proces. Trwało rok, a w, w trakcie tłumaczenia byłaś coraz bardziej podekscytowana czy zniechęcona? E... Ciężko mi powiedzieć. Na pewno. E... Jest to, tłumaczenie Joela jest o tyle pozytywnym doświadczeniem, że on niesamowicie porywa ludzi. Więc normalnie z tłumaczeniem książki jest takie coś, że im dłużej to trwa, tym bardziej nienawidzimy tą książkę, bo ją czytamy po raz 15, 16, bo trzeba wszystko sprawdzić. A tu jest tak, że za każdym razem nowy pomysł wpadnie do głowy, za każdym razem to jest ciekawe. Więc na pewno było to fajne i bardzo fajne było obserwowanie rozwoju rynku w Polsce, bo już w trakcie tego roku, kiedy my tłumaczyliśmy książkę, już to rolnictwo regeneratywne zaczęło w Polsce się pojawiać. I po prostu w przeciągu, nie wiem, teraz, teraz już to jest trzeci rok, kiedy ja w ogóle się interesuję tematem, to po prostu to wykładniczo wzrasta to zainteresowanie, więc to jest super i na pewno budziło to nadzieję, że ta książka ma szansę się spłacić, bo tylko na to liczyłam, że ona się niech ona się spłaci, już będę szczęśliwa. <słyska> I okazało się, że tak, że, że to się dało radę. Sprzedać. Więc... No tak, teraz dobrze, że jest taka osoba jak ty, która potrafi o tym opowiedzieć. No, a ile procent z tej książki wyko wykorzystałaś już w swoim gospodarstwie, tej wiedzy zawartej w tej książce? Szczerze mówiąc, to wszystko, co jest w tej książce, co jest wartościowe. My oczywiście działamy jeszcze na małą skalę, więc, e, więc ja sobie powoli rozwijam gospodarstwo. Ja wierzę w taki rozwój organiczny. Zresztą. Ty też, bo sam mówiłeś o tym, że ten kanał rozwijasz swój organicznie. I jak to możliwe, że nie płacąc masz takie zasięgi, prawda? I ja wierzę w to samo, że budujemy sobie powoli od małej skali gospodarstwo, uczymy się powoli i z czasem, z czasem będziemy tą skalę zwiększać. A jako, że. Mieliśmy i małe dzieci, i książkę, i zakładaliśmy gospodarstwo, i się przenosiliśmy z Anglii do Polski, to jakby nie, nie, nie mam w tym momencie nacisku na to, że ja muszę zacząć sprzedawać nasze produkty, więc tej części nie wykorzystuję aktywnie, ale na pewno ona bardzo pomaga w planowaniu swoich działań. No, a wszystkie metody, jak prowadzić zwierzęta, te ogrodzenia elektryczne, wiaty mobilne, to wszystko, wszystko u nas działa. To, bo my mamy też kury, mamy 35 niosek, niedużo, ale też będziemy je wyprowadzać na pastwisko. Teraz są w kurniku, bo nie mieliśmy czasu im zbudować tego kurnika, ale też będą wychodzić na pastwisko, więc właściwie wszystko, co on tam pisze, to jest, to jest ogromna wiedza. A powiedz, wy pracujecie jeszcze zawodowo? Mąż pracuje, on pracuje zdalnie, więc jest w domu. Na razie znalazł sobie pracę, w której jest bardzo szczęśliwy i to jest najważniejsze, ale sam mówi, że chciałby zmniejszyć ilość pracy na przykład do czterech dni w tygodniu, może do trzech, tak, żeby mieć więcej czasu, bo to też jest tak, że jednak jak się pracuje biurowo. To po prostu on widzi, że jak spędza cały dzień na farmie, po prostu już człowiek zupełnie inaczej się czuje, inaczej widać efekty swojej pracy, jak się pracuje na farmie, bo jednak w tym biurze to się tak mieli, mieli, mieli i to się nigdy nie kończy. I, i, I dla zdrowia fizycznego, i dla zdrowia psychicznego on też bardzo lubi na farmie pracować, więc myślę, że na razie nie ma takiego planu, nie mamy takiego planu, żeby koniecznie w ogóle zerwać z każdą pracą. Ja też wydaję te książki i to jest taki, no. Właściwie powiązana praca, ale nie sama praca na gospodarstwie, więc to na pewno będę robić, na pewno nie na taką skalę, żeby to robić na pełny etat, ale na taką skalę, żeby to chociaż jakąś książkę raz na jakiś czas wydać, żeby, żeby też pomagać ludziom w Polsce, bo, mm -hmm. bo bardzo brakuje tej wiedzy. No więc trochę mamy, ale, ale będziemy dążyć, żeby to far, ta farma była jak największa, coraz większa. O. Drodzy Państwo, ci młodzi, którzy mają takie pomysły szalone. To wy wracajcie z tych wysp, bo tu jest miejsca jeszcze sporo do zagospodarowania, pomysłów sporo. E, ma, mamy teraz Zuzę, która może nam podpowiedzieć, e, która prowadzi bardzo pomocny kanał własny na YouTubie. I tam można by czerpać, a gdyby tam was przybyło na tym kanale, to na pewno ją by mo mobilizowało do jeszcze większej. Pracy nad tym kanałem. Jak się nazywa Twój kanał? Tak. Nasz kanał też się nazywa Regeneratywnie.pl, więc wszystkie media nasze społecznościowe staramy się tak nazywać, żeby było łatwo nas, nas znaleźć. Tak, i kanał rośnie razem z nami. Głównie skupiam się na tym kanale, właśnie na tym, co my robimy na tej naszej ziemi, jak rozwijamy gospodarstwo. Staram się dużo pokazywać, jak kwaterujemy owce. To jest bardzo mało znany. Temat w Polsce, bo dopiero niedawno się zorientowałam, że w ogóle nie rozumiemy się z dużą ilością ludzi, bo w Polsce rozumienie kwaterowania to jest, że przenosimy zwierzę na nową kwaterę raz na trzy miesiące, pół roku, a ja przenoszę je codziennie. To jest zupełnie co innego. Więc rozmawiając z rolnikami, ja myślałam, że my mówimy o tym samym, a potem się okazało, że to jest co innego. Więc ja właśnie staram się właśnie dużo pokazywać, jak ta ziemia wygląda. Przed przejściem, po przejściu zwierząt, co robimy, dlaczego. Więc trochę merytorycznie, a trochę tak, tak, jak to się mówi, vlogowo, czyli to, co się u nas dzieje na bieżąco. Więc w sumie dla, dla kogoś, kto zaczyna, na pewno to jest ciekawe, bo widać od początku, prawda? Jak my się rozwijaliśmy. No i to jest ciekawe, bo <laughs> lubimy oglądać opowieści takie, które się rozpoczęły, rozwijały i możemy to na bieżąco obserwować, to zawsze jest ciekawe. A, a jeszcze oglądać pozytywnych ludzi w ich hmm. pracy. E, czyli spotkać Was można na YouTubie, na Instagramie. E, tak. I na Facebooku na razie nie mamy kanału gospodarstwa. Mamy tylko taki wydawniczy, gdzie tam tylko informacje o książkach wrzucam dla ludzi zainteresowanych. Głównie skupiam się na YouTubie. E, I mamy tą stronę naszą, gdzie można kupić książki i gdzie można będzie kupić nasze produkty, jak już zaczniemy je produkować na większą skalę więc głównym takim moim kanałem jest YouTube. Na Instagramie jesteśmy, ale ja dopiero się uczę, jakby to nie moje pokolenie. Aha. <laughs> uczę się dopiero jak działać na Instagramie, bo to jest dla mnie nieintuicyjne, więc troszeczkę tam działamy, ale na małą skalę i to jest, to jest główny. główny. To wiesz, że czeka was świetlana przyszłość, bo my konsumenci coraz bardziej wyszukujemy takie osoby, które rękami pracują nad tym dobrem, które my później możemy zjeść. I my chcemy takich ludzi poznawać, chcemy się z nimi przyjaźnić, chcemy od nich kupować drogo. <laughs> Nie chcemy kupować tanio. <laughs> chcemy kupować drogo, żeby im lepiej się żyło, a nam lepiej jadło. Tak, tak. Także czekamy na te wasze wszystkie plony. No ale książki to jedno, za chwilę przejdziemy <laughs> do tej książki drugiej. Bo to właśnie, czy to można jakoś, to pewnie wyniknie z drugiej książki. Wyliczyć jak to by trzeba wyskalować, żeby można było. To będzie podstawowe pytanie tych, -y -y. którzy będą rozpoczynali. Tak. Żeby można było z tego żyć. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.